Kochani, chciałbym się podzielić słowem, które jest zapisane w 6 rozdziale Ewangelii Jana. Co tam się wydarzyło? Nie będziemy czytać tego fragmentu, ale chciałbym pokrótce tak przeprowadzić nas przez wszystkie wydarzenia, które są tam opisane. Kochani, za Panem Jezusem podąża wielki tłum. To jest ten okres, kiedy Pan Jezus usługuje w Galilei, wokół jeziora galilejskiego. Tłum, który widzi, jak Pan Jezus uzdrawia chorych, wypędza demony, czyli czyni wielkie cuda. Idą kawał drogi za Panem Jezusem, może też płynęli łódkami nad to jezioro, gdzie Pan Jezus się zatrzymał, gdzie wszedł na górę. I następuje moment, następuje chwila, ma miejsce wydarzenie, w którym Pan Jezus karmi dosyta, podkreślam, dosyta 5000 samych tylko mężczyzn. Musimy dodać do tego kobiety i dzieci. To daje być może kilkanaście tysięcy ludzi. Karmi dosyta tylko 5 chlebkami i 2 rybkami. Dodatkowo jeszcze uczniowie zbierają 12 koszy okruchów. Wiecie, nigdy się nie zastanawiałem, jak wielkie były te koszy, ale wielkość tego kosza nie ma znaczenia, czy to był taki kosz, czy to był taki koszyk, bo przecież najpierw było nakarmienie z tych 5 chlebków i 2 rybek tych kilkunastu tysięcy ludzi, więc nawet jakby nie zebrali ani jednego kosza, to bym się nie obraził. Ludzie zostali nakarmieni. Następuje, przychodzi wieczór, uczniowie wsiadają do łodzi i odpływają na drugi brzeg. Zostawiają Pana Jezusa, który być może jeszcze gdzieś się oddalił na modlitwę, tak jak to miał w zwyczaju. I ludzie, którzy byli wtedy zgromadzeni tam i którzy się nakarmili dosyta, którzy widzieli ten niewątpliwy cud, wiedzieli jedno. Pan Jezus do tej łodzi nie wsiadł. Jeszcze w międzyczasie, zanim ludzie się zorientowali, bo zorientowali się rano, uczniowie płyną przez to jezioro, są już na między 4 a 5 kilometrem swojej podróży przez jezioro i zmagają się z silnym wiatrem, z przeciwnościami i nagle idzie do nich po wodzie Pan Jezus. Oni się boją, wystraszyli się, myśleli, że to jakaś zjawa jest, ale Pan Jezus ich uspokoił i tam ma miejsce kolejny cud. Kolejny cud, mianowicie Boże Słowo nam mówi, może czasem nam to umyka, że kiedy Pan Jezus wsiadł do łodzi, natychmiast przybyli do brzegu. Ustały wszelkie przeszkody, po prostu przybyli do brzegu. Jak to wyglądało, wiedzą tylko uczniowie. Natomiast tak Boże Słowo nam mówi. I nastał kolejny dzień, poranek i ci ludzie, którzy zostali tam na tym drugim brzegu, czy może którzy powrócili na to miejsce, gdzie spodziewali się, że znowu Pan Jezus będzie im usługiwał, zobaczyli, że Go nie ma i wiecie, od razu zaczęli zadawać pytanie, jeżeli Jezusa tutaj nie ma, jeżeli nie wsiadł do łodzi, to w jaki sposób oddalił się tam na inne miejsce? Ludzie byli ciekawi, ludzie byli żądni tego, żeby dowiedzieć się, co się stało, jaki kolejny cud się wydarzył. Takie pragnienie sensacji, pragnienie dowiedzenia się czegoś o czymś niezwykłym. I kiedy ludzie znaleźli w końcu Jezusa, kiedy dotarli tam, gdzie On dopłynął, zadają Mu pytanie. I od tego pytania zaczyna się rozmowa, zaczyna się dialog Jezusa z ludźmi. I wiecie, dzisiaj już pastor o tym powiedział, że w tym fragmencie, który był czytany z Izajasza, jest mowa o rozmowie Boga. Oto Pan Bóg mówi, chodźcie, rozprawiajmy, chodźcie, rozmawiajmy. I teraz to, o czym chcę mówić, dotyczy rozmowy Pana Jezusa z tymi ludźmi, którzy za Nim podążali i którzy w pewnym momencie przychodzą do Niego i zadają Mu pytanie. I z ust Pana Jezusa pada szczera odpowiedź i nie dotyczy ona stricte pytania, ale jest odpowiedzią na i motywacje ludzi, którzy podążają za Jezusem. Pan Jezus widzi doskonale, co jest w ich sercach, zna ich motywacje, powody, dla których za Nim płyną, idą. I Boże Słowo mówi nam tak. Ewangelia Jana 6, rozdział od 25 do 29 wersetu. A znalazłszy Go za morzem, rzekli do Niego, Mistrzu, kiedy tu przybyłeś? Niektóre tłumaczenia mówią, Mistrzu, jak tu przybyłeś? W jaki sposób się tu znalazłeś? Odpowiedział im Jezus i rzekł, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda,
ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się. Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa, o pokarm żywota wiecznego, który wam da Syn Człowieczy. Na nim bowiem położył Bóg Ojciec pieczęć swoją. Rzekli więc do Niego, cóż mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże? Odpowiedział Jezus i rzekł im, to jest dzieło Boże, wierzyć w Tego, którego On posłał. I tak jak, kochani, już mówiłem, Pan Jezus wdaje się z tymi ludźmi, z tym tłumem w rozmowę. Słuchają Go Jego uczniowie, ci, którzy już być może wybrali za podążanie za Jezusem, są w Jego otoczeniu. Słucha tego również tych 12, tych wybranych, tych, których On powołał, którym powiedział, pójdźcie za Mną, i oni dobrowolnie porzucili wszystko i poszli za Nim. Kochani, ta rozmowa, w którą Pan Jezus się wdaje z tymi ludźmi, którzy byli wokół Niego zgromadzeni, skupia się na tym, jest próbą uświadomienia ludziom tego, na czym powinni się skupić, czego powinni szukać w swoim życiu i czego powinni szukać u Jezusa. Nie cudów, nie tego pokarmu fizycznego, chleba, żeby nasycić się dosyta, ale źródła prawdziwego życia, życia, które trwa na wieki. Pan Jezus głosi czystą Ewangelię, głosi dobrą nowinę o sobie. Pokazuje między innymi tym ludziom i mówi do nich o tym, że to On jest posłany przez Boga Ojca i że to On wykonuje Jego wolę. Podkreśla, że wiara w Niego jest wystarczająca do tego, aby człowiek mógł być zbawiony i uratowany. Z tych słów, które Pan Jezus kieruje do tych ludzi, wynika, że nie ma w nikim innym zbawienia, nie ma w niczym innym zbawienia, jak tylko w Panu Jezusie Chrystusie. Pan Jezus mówi i dotyka się takiej religijnej kwestii w życiu tych ludzi, bo oni powołują się na swoich ojców, z dumą mówią o tym, czego ich ojcowie doświadczali. Wiecie, tak jakby doświadczenia ojców miały wpływ na ich duchową sytuację w tym czasie, w którym oni żyli. Mówią, jaki ty cud uczynisz? Nasi ojcowie jedli mannę na pustynię. Co ty nam dasz w zamian? Wiecie, ludzie, którzy widzieli cuda uzdrowienia, ludzie, którzy widzieli wypędzanych, uzdrawianych ludzi ze zniewolenia demonicznego, ludzie, którzy w końcu najedli się dosyta z tak niewielkiej strawy, z tych 5 chlebków i 2 rybek, zadają Jezusowi w odpowiedzi na tą rozmowę, w odpowiedzi na to, co mówi, jaki cud uczynisz? Można powiedzieć, że tak wyzywają Pana Jezusa, kuszą Go, pokaż nam jeszcze jakiś cud, szukają sensacji. Pan Jezus im odpowiada, Pan Jezus zwraca im uwagę, że to ich pokładanie nadziei w dziedzictwie ojców nie pomoże. Wskazuje, że oni umarli, pomarli na pustyni. My dzisiaj wiemy, że ludzie, którzy jedli mannę na pustynię, pomarli też z powodu nieposłuszeństwa Panu Bogu, byli przekorni, byli zbuntowani. Jak czytamy tą historię w Księdze Wyjścia o tym, jak Pan Jezus, jak Pan Bóg zsyłał mannę, dowiadujemy się, że Pan Bóg mówił, wystawiał ich na próbę celowo, mówiąc, zobaczę, czy przestrzegają mojego prawa, czy szanują to, co mówię. Okazując cud, sprawdzę, czy słuchają mojego słowa. I mówił, macie zbierać tyle i tyle, macie tego dnia nie zbierać, a ludzie i tak zbierali więcej. Wiecie, kiedy zbierali więcej, przychodzili do domów na drugi dzień, to śmierdziało. Myślę, że to było właśnie, to był znak dla Mojżesza, bo on też wtedy wpadł w gniew na ludzi z powodu ich nieposłuszeństwa, że ludzie są nieposłuszni. Pan Bóg mówi, ostatniego dnia przed szabatem zbierzecie w podwójną ilość, żebyście mogli z tego jeść w kolejnego dnia. To nie, znaleźli się tacy, którzy wychodzili, żeby zbierać, tak jakby im czegoś brakowało, jakby Pan Bóg nie troszczył się o nich i krnąbrnie wychodzili, żeby zbierać również w szabat. I Pan Jezus zwraca im na to uwagę, oni pomarli, teraz powoływanie się na nich, patrzenie na nich, pokładanie w nadziei, w wierze ojców, w tej wierze takiej, która doprowadziła do tego, że pomarli, nie zapewni wam życia wiecznego. I Jezus cały czas mówi w trudnych słowach, ale mówi do nich, zwróćcie swój wzrok na mnie. I to jest, wiecie, sedno Jego zwiastowania. Jezus Chrystus i to, czego On dokonał
dla człowieka. To jest to, co przed chwilą nasz brat, czym się nasz brat podzielił tutaj na tym miejscu, schodząc stąd, że tylko Jezus Chrystus, Jego dzieło na krzyżu Golgoty. Wiecie, i z ust Pana Jezusa padają słowa, które się ludziom nie podobają. Na pewno były to słowa, które ludzie nie rozumieją, ale myślę, że postawa ich serca powodowała, że oni nie chcieli się zgłębić w tą istotę tego nauczania. Oni byli zainteresowani, to było w ich sercach, tym, żeby poszukać sensacji, żeby zobaczyć kolejny cud, żeby skorzystać na tym, żeby nasycić siebie, nasycić swoją teraźniejszość, zdobyć coś dodatkowego do swojego życia, coś dodatniego. Nie podoba im się również to, że takie rzeczy o tym, że zbawienie, że nowe życie jest tylko w nim, mówi osoba, której rodziców znają, taki zarzut też wywodzą, rozmawiają między sobą, szemrają między sobą, ale przecież jak on może tak mówić? My znamy jego ojca, znamy jego matkę, to jest cieśla. Ludzie są zgorszeni, ludzie są zniesmaczeni. Zobaczcie, pełni fascynacji podążają za Jezusem tłumem, żeby zobaczyć cuda, żeby doznać jakiejś ekscytacji, a kiedy Jezus zatrzymuje się, kiedy wdaje się w nimi w rozmowę i mówi o tym, kim on jest naprawdę i co przyszedł zrobić i co przyszedł im ofiarować, ludzie są oburzeni, ludzie są zniesmaczeni, ludzie gorszą się, szemrają przeciwko Jezusowi. Ci sami ludzie, którzy jeszcze kilkanaście godzin wcześniej urządzali wyścig za Panem Jezusem i chcieli, żeby czynił cudowne zjawiska. Ale kiedy słyszą słowa, że to Jezus Chrystus jest największym cudem, jaki może istnieć na tej ziemi, że to Jezus Chrystus oddaje swoje ciało, swoje życie za nich, na odkupienie ich win, odchodzą zniesmaczeni, bo to już nie jest dla nich wygodne, to już nie jest dla nich komfortowe. Myślę, że w ogóle brak jakiejkolwiek chęci do tego, żeby zastanowić się, żeby pomyśleć, żeby wniknąć w głębie tego słowa. Cuda tak, ale zwiastowanie o tym, że ktoś wydaje swoje ciało na spożycie dla innych, nie za bardzo. Kochani, ta rozmowa Jezusa z tym tłumem, z tymi ludźmi miała miejsce w Kafarnaum. Odrzucenie Jezusa i odrzucenie tego prostego zwiastowania o Jezusie Chrystusie, o tym, co On zrobił dla człowieka na krzyżu Golgoty, wiąże się z konsekwencjami. Dobrze o tym wiemy, że wiąże się z konsekwencjami dla życia wiecznego, ale Kafarnaum to jest też miejsce, o którym Pan Jezus wypowiedział pewne słowa, o których czytamy w Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale od 20 do 24 wersetu. Mateusza 11 rozdział od 20 do 24. Wtedy zaczął grozić miastom, w których dokonało się najwięcej jego cudów, że nie pokutowały. Biada tobie Chorazynie, biada tobie Betsajdo, bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się te cuda, które u was się stały, dawno by w Worze i Popiele pokutowały. Ale powiadam wam, lżej będzie Tyrowi i Sydonowi w dniu sądu, aniżeli wam. A ty, Kafarnaum, Pan Jezus jest w Kafarnaum, rozmawia tam z ludźmi, mówi o tym, co przyszedł ofiarować, co jest prawdziwym cudem, na co ludzie powinni zwrócić uwagę, oni gorszą się, odwracają. Pan Jezus mówi wcześniej w Ewangelii Mateusza, a ty, Kafarnaum, czy aż do nieba wywyższone będziesz? Aż do piekła zostaniesz strącone, bo gdyby się w Sodomie dokonały te cuda, które się stały u ciebie, stałaby jeszcze po dzień dzisiejszy. Ale powiadam wam, lżej będzie ziemi sodomskiej w dniu sądu, aniżeli tobie. I kochani, tak sprawdziłem sobie, co się stało z tym miastem Kafarnaum. To było miasto dobrze funkcjonujące. Nie było jakimś wielkim miastem, było taką osadą położoną wzdłuż Morza Galilejskiego. Za Rzymian, czyli w czasach Jezusa, troszkę później niż w czasach Jezusa, przeżywało swój największy rozkwit.
Rzymianie tego miasta nie atakowali w czasie powstań Żydów, ponieważ tam ci mieszkańcy Kafarnaum nie udzielali wsparcia powstańcom, także przebiegały tam też szlaki handlowe. Także miasto miało się dobrze jakiś czas jeszcze po tym, jak Jezus wypowiedział te słowa. Ale z tego, co wyczytałem na Wikipedii, w 794 roku nastąpiło trzęsienie ziemi, które to miasto zniszczyło. I od tego czasu to miasto zaczęło stopniowo upadać i całkowicie zostało opuszczone w XI wieku. Jeszcze w okresie wypraw krzyżowych, wiecie, wzbudzało to miasto zainteresowanie chrześcijan, ponieważ no, wiedzieli, co się tam wydarzyło, mieli jakieś tam swoje plany odnośnie tego miejsca, ale fakt położenia tego miejsca przy granicy nie pozwalał na wznoszenie budowli i osiedlanie się. Nie chcieli ryzykować. Tam toczyły się wojny. W XIII wieku niemiecki dominikanin Burchard z Góry Syjon relacjonował: słynne ongiś miasto Kafarnaum jest obecnie całkowicie wzgardzone. Liczy sobie zaledwie 7 domów ubogich rybaków. Ale to tak na marginesie, co się stało z tym miastem, jak wypełniło się proroctwo, o którym odnośnie tego miasta, które wypowiedział Pan Jezus. Powróćmy do reakcji ludzi na zwiastowaną Ewangelię. Kochani, w Ewangelii Jana w 60 wersecie, w 6 rozdziale czytamy takie słowa, kiedy Pan Jezus zwiastuje tą czystą Ewangelię, objawia się ludziom i mówi, kim On jest, z czym przyszedł do ludzi. Taka reakcja ludzi następuje. Wielu tedy spośród uczniów Jego, usłyszawszy to, mówiło: twarda to mowa, któż jej słuchać może? A Jezus świadom, że z tego powodu szemrzą uczniowie Jego, rzekł im: to was gorszy? Cóż dopiero, gdy ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był pierwej? Duch ożywia, ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem, lecz są pośród was tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy są niewierzący i kto go wyda. I mówił: dlatego powiedziałem wam, że nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli mu to nie jest dane od Ojca. Od tej chwili wielu uczniów Jego zawróciło i już z Nim nie chodziło. Kochani, powiedzieliśmy sobie o tym tłumie, o ludziach, którzy szukali Jezusa z powodu cudów, które czynił, ale była jeszcze grupa uczniów. Boże Słowo mówi: wielu uczniów, którzy słysząc te słowa, chodząc do tej pory z Jezusem, którzy kiedyś usłyszeli te słowa, które Jezus mówił o sobie, odwróciło się napięcie i odeszło od Jezusa. Tłum przyszedł podekscytowany za Jezusem, za niedługo tłum odszedł rozczarowany, zawiedziony słowami Jezusa. To rozczarowanie i odejście, niestety z przykrością musimy to stwierdzić, dotyczyło też wielu uczniów Pana Jezusa. Wiecie, gdy ludzie zobaczyli cud rozmnożenia pokarmu, mówili między sobą: zaiste ten człowiek jest tym prorokiem, który miał przyjść, który był zapowiadany. A wiecie, jak niewiele było warte to wyznanie, pokazuje ich dalsza postawa, odejście od Chrystusa. To mi pokazuje, kochani, jak ważny jest fundament, jak ważne jest założenie właściwego fundamentu na Jezusie Chrystusie i na Jego przesłaniu. Nie na emocjach, nie na znakach, cudach, na dobrej atmosferze. Powinniśmy założyć fundament na Jezusie Chrystusie. Czy nie widzimy podobieństwa z wieloma ewangelizacjami? Kiedy ja czytam to słowo, wiecie, to widzę zachętę. Widzę zachętę do tego, żeby mimo przeciwności, mimo tego, że wielu ludzi, kiedy słyszy proste zwiastowanie o Chrystusie, nieskomplikowane zwiastowanie o Chrystusie, kiedy, wiecie, jak się coś dzieje, to jest zainteresowanie, ale jak się pojawia słowo o Jezusie Chrystusie, ludzie się odwracają i wychodzą. Ileż razy tak było, że kiedy zaczęło się zwiastowanie, to ludzie, którzy przez jakiś czas byli na jakiejś ewangelizacji, wydarzeniu, dobrze się bawili przy czasie integracji, odchodzili, wychodzili i już więcej nigdy nie wracali. To słowo daje mi zachętę. Jeżeli ludzie reagowali tak na słowa Jezusa, to niech reagują tak na mnie. Naszym zobowiązaniem, zobowiązaniem każdego z nas jest, dopóki Pan Jezus nie przyjdzie, głosić proste zwiastowanie o Jezusie Chrystusie. Nie rezygnuj, tak sobie zapisałem. Z Boże nie rezygnuj. Ja myślę, że zaczynamy, chcemy się rozpędzać.
ale chcemy też wierzyć, że będą znaki, będą cuda, że będą tu ludzie, którzy się będą nawracać. Ja w to wierzę. Z takim nastawieniem wychodzę na miasto, rozdaję zaproszenia, z takim nastawieniem jestem tutaj, modlę się w niedzielę, modlę się w czwartki, modlę się na młodzieżowych o to, żeby działy się Boże cuda. Też nie rezygnujmy, kochani, jeżeli głosimy Boże Słowo. Rozmawiałem w minionym tygodniu z Renią i ona opowiadała, że zawsze jak jest gdzieś tam i słyszy opowieści ludzi na temat tego, jakie mają podejście niezdrowe, niebiblijne do na przykład do tego, co się stanie po śmierci i do czyśćca, to zadaje im pytania, to w takim razie co z krzyżem? Czy krzyż nie wystarczył? Czy czym jest krzyż w takim razie, jeśli mówicie o tym? I mówi, że zawsze te rozmowy się kończą jakąś taką scysją. I tak sobie pomyślałem, mówiłem to zresztą Reniu, mówię, Reniu, nie rezygnuj. Jeżeli ty głosisz komuś słowo i widzisz przeciwności, musimy to robić uprzejmie, musimy to robić z taktem, ale musimy to robić stanowczo. Nie rezygnujmy. Od Jezusa odwróciło się mnóstwo ludzi i odeszli. Niech odwracają się od nas, ale przyjdzie czas, że Bóg tych, których ma zamiar pociągnąć do siebie, o których się modlimy, o których bojujemy, uczyni cud w ich życiu. To jest też, to daje nam też odwagę, żeby wytrwale głosić Ewangelii. Kochani, odpływ uczniów był tak duży. Ja sobie to wyobrażam. Wiecie, Pan Jezus sobie siedzi spokojnie, może jest tuż po śniadaniu z uczniami, rozmawia z tymi 12, którzy podróżowali tą łodzią i nagle przy pełno ludzi, jeden, drugi, trzeci, pojawia się wokół Jezusa. Fajnie byłoby widzieć coś takiego w kościele na ewangelizacji, nie? Jak to miejsce napełnia się ludźmi. Rozdajemy, nie wiem, 70 zaproszeń, fajnie jakby chociaż 30 osób tu przyszło. Będzie się to działo, bo Pan Bóg jest dobry i wierny. I tak przychodzą do Jezusa, wiecie, na ewangelizację i kiedy zaczyna się zwiastowanie po jakimś czasie, tłum, ten sam tłum, który tak garnął się do Jezusa, odchodzi. I odpływ był tak duży, że Pan Jezus postanowił zwrócić się do swoich 12 uczniów. 6 rozdział 67-69, takie słowa tam zostały zawarte przez Ewangelistę Jana. Wtedy Jezus rzekł do 12, czy i wy chcecie odejść? Czy i wy chcecie odejść? I to powiem wam, ostatnio właśnie poruszył mnie ten fragment, który był taką przyczyną tego mojego dzisiejszego zwiastowania i dzielę się tym, co przeżyłem, jak rozmyślałem nad tym tekstem. Jezus zwraca się do uczniów, czy i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr, Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego, a myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego. I te słowa mnie bardzo poruszyły, wiecie, bo tych 12 uczniów na pewno nie rozumiało wszystkiego. Oni byli na początkowej drodze z Jezusem. Nie wiedzieli wielu rzeczy. Wiele rzeczy było jeszcze przed nimi zakrytych. Mówi o tym Boże Słowo. Ale to wyznanie, myślę, wyznanie, które było wyznaniem Piotra, ale również było złożone przez i w imieniu tych pozostałych 10 uczniów, 10, nie 11, o tym zaraz powiemy, jest znakiem, jest dowodem na to, że oni uchwycili sedno, że oni pojęli tą prostą prawdę Ewangelii, że zbawienie jest tylko w Jezusie Chrystusie. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego. Poza Panem Jezusem uczniowie czuli się bezdomni. Wiedzieli, że nikogo innego nie mają. Nikt inny nie byłby w stanie im dać to, co Jezus im zaoferował. Tym, kim Jezus był, słowem żywota wiecznego. Wiedzieli też, że gdyby opuścili Jezusa, to byliby jak owce bez pasterza, które gdzieś tam się rozpierzchną, gdzieś się błąkają i nie mają żadnej dobrej perspektywy przed sobą. Wnętrze uczniów, ich serca były nasycone słowami Ewangelii. Oni, wiecie, towarzyszyli Jezusowi. Oni widzieli w każdym dniu widzieli, nie wiem, ileś tam Jego cudów, których dokonywał. Oni brali udział, służyli wtedy, jak ten pokarm był roznoszony, ale dla nich nasycenie ich ciała, nasycenie to fizyczne, sława, poklask, przecież to też była pokusa dla uczniów. Oni byli wokół tego, do którego ciągnęły tłumy. Dla nich to nie było ważne, bo kiedy tłum się odwrócił, kiedy Pan Jezus zadał im to pytanie,
pada odpowiedź, do kogo my pójdziemy? Tylko ty masz słowa życia wiecznego. Oni byli nasyceni tą prawdą, ich wnętrze było nasycone prawdą o Jezusie Chrystusie, o tym, kim On jest. To nie cuda, to nie fakt, że mieli darmowy chleb i najadali się. To nie fakt bycia w centrum zainteresowania wielu ludzi decydował o tym, że trwali przy Jezusie. Piotr odpowiada między innymi, my zaś uwierzyliśmy i jesteśmy pewni. I kochani, o to właśnie chodzi w podążaniu za Chrystusem. Wiara i ta pewność, która przemawiała przez Piotra, nie wynikała z jego doskonałości. Tak jak powiedziałem, oni mieli jeszcze się wiele nauczyć, wiele upadków było przed nimi, wiele razy zawiedli. Gdyby nie wstawiennictwo Pana Jezusa, Biblia mówi, że diabeł chciał przesiać ich jak pszenicę, tak? Chyba tak Biblia mówi, ale Jezus wstawiał się za nimi. Wiele jeszcze mieli przejść, między innymi Piotr, ale na tamtą chwilę mieli już oparcie na fundamencie Jezusa Chrystusa. Mieli świadomość, z kim mają do czynienia. Wiedzieli, że znaleźli perłę i dzięki tej świadomości, to wiemy z ich historii, z zakończenia ich życia, dzięki tej świadomości, dzięki temu fundamentowi byli później gotowi, żeby oddać swoje życie za Jezusa, żeby poświęcić Mu wszystko. Na to nie było stać tych uczniów, którzy kiedy usłyszeli trudną mowę Pana Jezusa, nie trudzili się, aby ją zrozumieć, bo czas pokazał, że byli zainteresowani tylko tym, żeby nasycić siebie, swojego fizycznego człowieka, żeby nasycić swoje ego, a odrzucić to prawdziwe słowo o Jezusie Chrystusie. Kochani, kończąc, chciałbym przedstawić wnioski. Tak jest w naszym życiu, że większość naszego czasu poświęcamy na naukę, na pracę, której efektem jest gromadzenie środków finansowych. Zbieramy, trudzimy się, budujemy nasz dobytek tutaj na tej ziemi. Poświęcamy swój czas i dlatego też chcemy widzieć rezultaty tego wysiłku naszego. Chcemy widzieć nasycenie naszego życia dobrami materialnymi. I to jest naturalna cecha każdego człowieka. Taki jest też porządek, że człowiek jest tutaj i własnymi rękami pracuje na swoje utrzymanie, na zaspokajanie swoich potrzeb i w tym nie jest nic złego. Prawdą, kochani, jest również to i myślę, że to potwierdzicie, ja to widzę w swoim życiu, że im więcej człowiek ma, tym też więcej potrzebuje. Taka jest dziwna zasada. Im więcej mam, tym więcej potrzebuję. Jak miałem mniej, na wszystko starczało, było fajnie, nie trzeba było się trudzić, pracowało się przez określony czas, nie trzeba było poświęcać wieczorów. Im więcej masz, tym więcej tak naprawdę musisz od siebie dać, bo ciągle masz mało, ciągle na coś brakuje. Jest takie przysłowie, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, a z biologii, z fizjonomii wiemy, że kiedy napełniamy nasz żołądek, kiedy najadamy się często ponad nasze możliwości, to on się rozszerza i jest coraz większy i może przyjąć więcej, możemy więcej zjeść. Taka jest prawda, prawda? Dlatego chciałbym dzisiaj zwrócić się do nas z takim następującym przesłaniem i też przede wszystkim to przesłanie kieruję do siebie. Być może w naszym życiu jest tak, że jesteśmy syci dobrami materialnymi, powodzi nam się dobrze, niczego nam nie brakuje, jesteśmy też w gronie uczniów Pana Jezusa. Podążamy za Nim, ale z tej historii dla mnie płynie takie ostrzeżenie, żeby nie być jak ludzie, do których Pan Jezus powiedział: szukacie mnie dlatego, że jecie chleb ziemski i nasycacie się każdego dnia. Poznaliście, że mogę nasycić wasze ciała, że troszczę się o wasze potrzeby. Widzicie moje cuda w waszym życiu. Ja osobiście widzę wielkie błogosławieństwo w swoim życiu Pana Jezusa. Ale najważniejszy jest dla was efekt zaspokojenia waszego ja, potrzeb, pragnień. Być może jesteśmy na takim etapie w naszym życiu, gdzie rzeczywiście gdzieś zatraciliśmy ten właściwy balans. Czy odżywiam się pokarmem, który nie ginie? Czy karmię swojego ducha pokarmem Jezusa?
jak wygląda kondycja mojego duchowego życia. Czy widzę nasycenie mojego duchowego życia tak, jak widzę nasycenie błogosławieństwami mojego życia fizycznego, mojego życia tutaj na ziemi. Kiedy czytam te słowa zapisane w Ewangelii Jana, słowa Pana Jezusa, które wypowiedział w synagodze w Kafarnaum, chcę sprawdzić, czy sytość, nasycenie tymi rzeczami materialnymi, to moją pracą, tym, co robię, czy ta sytość nie spowodowała, że stałem się duchowo ociężały? Czy moje serce jest nadal czułe? Czy moje wnętrze jest nasycone słowem żywota aż do przelewu? Czy dzisiaj, taki prosty test, kochani, czy dzisiaj byłbym w stanie, żeby stanąć przed moimi znajomymi w pracy, przed kolegami, koleżankami w szkole, na uczelni i powiedzieć im, zbawienie jest tylko w Jezusie Chrystusie, w tym, co uczynił na krzyżu. Podzielić się prostym zwiastowaniem Ewangelii. Jakie emocje wtedy by w tobie towarzyszyły? Czy pojawiłby się strach, lęk, wstyd, wycofanie? Czy byłbyś w stanie to zrobić? To może być taki papierek lakmusowy naszego obecnego stanu. Czy jestem nasycony duchowo? Bo wierzę, że jeżeli jesteśmy nasyceni duchowo, jeżeli mamy to nasycenie Bożym Słowem, to nie mielibyśmy z tym żadnego problemu. Boże Słowo wzywa nas do tego, żebyśmy dbali o to, aby nie być ociężałym na skutek obżarstwa i opilstwa. W Ewangelii Łukasza w 21 rozdziale, w 34 do 31 wersetu zapisane są takie słowa, kiedy Pan Jezus mówi o czasach ostatecznych, mówi o gotowości, o czujności, kieruje takie słowa do ludzi, którzy go słuchali, do uczniów między innymi. Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt i aby ów dzień was nie zaskoczył. Niby sidło, przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuję się wyzwany, kiedy czytam te słowa Pana Jezusa, kiedy nad nimi rozmyślam. Czuję się wyzwany przez Pana Jezusa do tego, żeby szukać tego, o czym mówił Pan Jezus, a co wywołało tak wielkie zgorszenie i odrzucenie wśród uczniów. Znajduję zachętę i wręcz wezwanie do tego, żeby nasycać swoje dobro przesłaniem o zbawieniu płynącym z Chrystusa, żeby się utwierdzać, żeby rozwijać tą prawdę w swoim życiu i wszystko podporządkowywać tej prawdzie, poświęcać dla tej prawdy, poświęcać dla Chrystusa, dla służby dla Niego. Bo wiecie, nigdy nie wiemy, w jakich okolicznościach naszego życia padnie pytanie do nas postawione przez Pana Jezusa uczniom, czy i wy chcecie odejść. Może się tak zdarzyć, że trudności dnia codziennego, że różne doświadczenia przycisną nas, poczujemy, że to nie ma sensu, kiedy będziemy na przykład przechodzić przez jakąś próbę wiary, atak diabła, bo wiemy, że chodzi jak lew ryczący, również wokół uczniów, i to o tym za chwilę powiem na sam koniec, Pan Jezus wprost mówi, jest diabeł. I co wtedy się wydarzy, jeżeli nie będziesz nasycony duchowo, tylko będziesz gdzieś tam poświęcony swojemu życiu, zarabianiu, gonitwie za tymi rzeczami takimi doczesnymi, ziemskimi, a zaniedbasz Boże Słowo, co wtedy się stanie, jak przyciśnie cię mocno do ziemi? Zwątpienie, jakieś zawahanie? Co wtedy? Czy będziesz miał siłę, czy będziesz czerpał ze swojego nasycenia i będziesz mógł powiedzieć te słowa, które powiedział apostoł Piotr, tak, ja uwierzyłem i poznałem i nie mam do kogo innego iść i zostaję tutaj, gdzie jestem, zostaję z Jezusem Chrystusem. Czy będziesz miał siłę? To wyzwanie Pana Jezusa, żebyśmy nie byli ociężali, nie jest na wyrost. Kochani, ciekawa jest końcówka rozdziału 6. Piotr udzielił wspaniałej odpowiedzi na pytanie Pana Jezusa. I wydawałoby się, że odpowiedź również powinna być wspaniała, pochwała, docenienie Piotra. Tak, Piotrze, cieszę się, że to powiedziałeś, mogę na tobie polegać. Myślę, że większość z was, myślę, że tak wszyscy myślicie.
Tak nie było. Czytamy w Bożym Słowie, że pada następująca odpowiedź. 70-71. Jezus odpowiedział im, czy nie 12 was wybrałem, ale jeden z was jest diabłem. I mówił o Judaszu, synu Szymona z Kariotu, bo ten miał go wydać, a był jednym z 12. Kochani, w tym zaszczytnym gronie 12 była jedna osoba, która cały czas postanowiła się kamuflować przed innymi. Serce tej osoby było zainfekowane grzechem, ale skutecznie maskowanym przed pozostałymi uczniami. Nikt się nie spodziewał. Słowa o Judaszu pisane są przez ewangelistów z perspektywy czasu. Mimo, że Pan Jezus co jakiś czas dawał sygnały, myślę, że to były sygnały również do Judasza, żeby się opamiętał, żeby wejrzał w siebie, nie przyniosły efektu. Jego serce było zainfekowane grzechem. I o tym Jezus wiedział. Wiecie, problemem w życiu Judasza były pieniądze. Wiemy to z Bożego Słowa, że kiedy musiał być też człowiekiem godnym zaufania, bo to jemu powierzono środki pieniężne i to on miał nimi zarządzać. Miał sakiewkę, miał pilnować tych pieniędzy i Boże Słowo mówi w Ewangelii Jana w 12 rozdziale, że Judasz wykradał pieniądze ze wspólnej kasy. Kradł ze środków, które były przeznaczone na służbę i działalność Pana Jezusa. Kochani, ale nie jest tak, że nie miał szansy na to, żeby się zreflektować, żeby się opamiętać. Czy w przesłaniu, które codziennie słyszał z ust Pana Jezusa, nie było słów o uczciwości? Czy nie widział cudów, które Pan Jezus czynił? Czy nie widział na własne oczy nawrócenie celnika Zacheusza i jego wyznanie, które on złożył, że odda tym, których skrzywdził ponad to, co ukradł? Czy tam nie było przesłania o tym, że trzeba być uczciwym? Czy nie było napomnienia, Judaszu, uważaj, bo w sercu twoim jest grzech, musisz to zweryfikować? Czy Judasz nie znał historii celnika Mateusza powołanego przez Pana Jezusa? Słyszał to samo nauczanie, które słyszeli inni uczniowie. Był najbliżej prawdy, a jednak tolerował grzech w swoim życiu. I następnie, kochani, ten grzech spowodował, że Judasz pozwolił zasiać w swoim sercu myśl o wydaniu Pana Jezusa. I kiedy przyszedł moment tej ostatecznej próby, wydał Jezusa. Dla mnie dziwne jest to, i to też zauważyłem, że wiecie, tutaj, kiedy Pan Jezus mówi o sobie, rozmawia z ludźmi i mówi, że On jest słowem żywota, przedstawia sedno Ewangelii. Judasz to słyszy, słyszy później słowa Pana Jezusa, jeden z was jest diabłem. To wiecie, w innym miejscu, w dalszej części Ewangelii czytamy o tym, że wiecie, kiedy diabeł wstąpił w serce Judasza? Kiedy nastąpił ten moment? Kiedy przy wieczerzy, kiedy Pan Jezus podawał mu chleb. Ten sam chleb, którym się dzielił, gdzie mówił, to jest ciało moje, które za was wydaje, podawał chleb Judaszowi. Jest napisane, że kiedy mu podał, wtedy wstąpił szatan w jego serce i wyszedł, żeby dopełnić tej czynności wydania Jezusa. Historia Judasza pokazuje mi i daje mi ostrzeżenie, jeżeli nie będę dbał o porządek w moim duchowym życiu, jeżeli będę tolerował jakikolwiek grzech, jeżeli będę tolerował jakiekolwiek takie rozprężenie, letność, byle jakość, jeśli się z tym nie rozprawię, to mogę znieczulić swoje serce, swój umysł, swoje życie na głos Ducha Bożego, na głos Jezusa i żadne słowo już nie spowoduje mojego opamiętania. Tak jak to było w przypadku Judasza i powrotu na właściwą drogę. Jeśli nie nasycisz się i swojego Ducha Bożymi rzeczami, twoje serce będzie się napełniało rzeczami niewłaściwymi, które nie będą służyły twojej relacji z Dawcą życia wiecznego. Kochani, mamy wybór. Możemy zająć się swoimi sprawami i szukać nasycenia w tym codziennym naszym życiu, zabiegając o te rzeczy, które są potrzebne do życia, funkcjonowania nas, naszych rodzin. A możemy przy tym wszystkim przychodzić i zadowalać się tym, że przychodzimy od czasu do czasu tutaj do kościoła, coś zrobimy, pomodlimy się w ramach takiego uzupełniania
naszego czasu, naszych aktywności, naszego skupienia. A możemy też, kochani, nie odbierać przez to tego duchowego Bożego błogosławieństwa, które On ma dla nas przygotowane. Dzisiaj pastor powiedział, że nie ma w Królestwie Bożym niczego bez poświęcenia, bez wyrzeczenia się, bez poniesienia kosztów, bez poniesienia ofiary. Jedną z przyczyn tego, że możemy nie przeżywać bliskości działania Ducha Świętego, może być właśnie to, że jesteśmy nasyceni czymś innym, szukamy gdzieś indziej, a nie skupiamy się na tym, żeby być nasyconymi aż do przelewu Bożym Słowem i prawdą Ewangelii o Jezusie Chrystusie. Pan Jezus przyszedł dać życie w obfitości. Też to dzisiaj tutaj padło w modlitwie naszego brata. Ja przyszedłem dać życie moim owcom, aby miały życie i to życie w obfitości. Historia z 6 rozdziału Ewangelii Jana pokazuje mi wyraźnie, że ta obfitość, to nasycenie, które ma realne znaczenie dla naszego życia, dla twojego i mojego życia, ona nie leży w tych rzeczach ziemskich, które wyobraża sobie umysł człowieka, jego ego, tego wszystkiego, co pożądamy, co służy zaspokajaniu naszych potrzeb. Pan Jezus miał moc, miał i ma moc nakarmić fizycznie chlebem cały świat. Panu Jezusowi nie chodzi o to, żebyśmy widzieli w Nim maszynkę do robienia cudów, do zaspokajania naszych fizycznych potrzeb. Chodzi Mu o to, żeby prawda, to przesłanie, ten fundament o Jezusie Chrystusie, który przyszedł na świat dla naszego odkupienia, żeby dać nam życie wieczne, nowe życie, że to jest prawda, która powinna się głęboko zakorzenić w naszych sercach i żeby wokół tego przesłania koncentrowało się nasze życie i była budowana cała reszta. Nie dodatek, nie jako coś na niedzielę, ale to powinno być w centrum. I dzisiaj chciałbym osobiście nauczyć się z tej historii. Chciałbym też to wam przekazać i zachęcić was do tego, że kiedy przyjdzie moment próby wiary, kiedy przyjdzie i kiedy będziesz słyszał głos odejdź, to nie ma sensu, to jest za trudne, chcę, aby odpowiedzią na te wątpliwości, na te trudne sprawy była odpowiedź apostoła Piotra. Do kogo innego pójdę? Do kogo innego pójdę? Nikt nie da mi tego, co może dać mi Jezus. Nikt mi nie da życia wiecznego. Chciałbym, żeby z mojego serca w takiej chwili wyrwała się właśnie ta odpowiedź. I dlatego też wiem i widzę wyraźnie, że muszę zadbać o moją wiarę i o moją relację z Chrystusem i nasycać się właściwymi rzeczami. Do tego zachęcam siebie i również was. Dziękuję.